Hej kochani, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam łatwy i szybki sposób na ściągnięcie hybryd. Nie musimy iść do kosmetyczki i wydawać pieniążki. Zróbmy to taniej w domu. Potrzebne przedmioty to folia aluminiowa, waciki kosmetyczne i zmywacz do lakieru hybrydowego, którego koszt wynosi niecałe 10 zł. Na początku biorę 5 płatków kosmetycznych, odrywam je od siebie i tnę na pół, ponieważ cały to za dużo na jeden paznokieć. Następnie z folii aluminiowej wycinam 10 prostokątów. Aby nawilżyć swoje skórki wokół paznokcia, możecie użyć oliwki albo kremu. Ja dziś nawilżę kremem kokosowym do rąk z Ziai. Nasączam połówkę płatka zmywaczem, nakładam na paznokieć, następnie owijam folią aluminiową dookoła tak, by powietrze nie wchodziło do środka i dociskam do paznokcia. Gotowe! Po 15 minutach nadszedł czas na ściągnięcie. Jak widzicie, lakier zszedł bez problemu. Jeśli pozostały Wam jakieś pozostałości lakieru, możecie je drewnianym patyczkiem lekko zdrapać. Następnie wyrównuję płytkę paznokcia. Ja osobiście po ściągnięciu nie nakładam świeżego lakieru hybrydowego. Chcę, by paznokcie parę dni odpoczęły. W tym czasie stosuję odżywkę z Eveline'a. Pamiętajcie o tym, że jak Wam odstaje hybryda, nie zrywajcie jej, ponieważ zniszczycie przez to płytkę paznokcia. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Do zobaczenia w następnym. Cześć!